Hej, zbliża się sezon letni, robi się coraz cieplej, a my dostajemy od Was coraz więcej zapytań odnośnie tego, jak zapakowane są klimatyzatory do wysyłki kurierskiej. Obawiacie się, że w transporcie zostaną one uszkodzone. Tak więc dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować nowość od marki Climatif, klimatyzator AC33S Fan, przy okazji rozwiać Wasze wątpliwości co do sposobu jego zapakowania i przygotowania do wysyłki. Także zapraszam na unboxing. Sprzęty elektroniczne są podatne na uszkodzenia mechaniczne. Jak wszyscy wiemy, nie trudno o takie w transporcie kurierskim. Natomiast staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom i pakujemy tak nasze produkty, żeby były na to odporne. Kartony wewnątrz są wzmocnione, a dodatkowo są one owinięte paskami, które ułatwiają kurierowi jego przenoszenie. No to zaczynamy. OK, karton mamy ściągnięty i teraz jak widzicie, samo urządzenie jest całkiem ciekawie zapakowane. Mamy dodatkowe zabezpieczenia w postaci styropianu, pianek, folii, a jeszcze wzmocnione są narożniki. Także nawet gdyby ktoś uderzył, coś by się stało, samo urządzenie pozostaje nietknięte. Zanim pokażę Wam to, co najciekawsze, czyli urządzenie, pokażę Wam akcesoria, bez których urządzenie nie byłoby w stanie funkcjonować. Pierwsza rzecz. Nikt z tego nie korzysta, ale jednak zalecamy. Instrukcje. Następnie mamy rurę, a w niej kilka niespodzianek. Pilot. Gdybyście nie chcieli korzystać ze sterowania za pomocą Wi-Fi, zawsze można robić to manualnie za pomocą pilota. Uszczelka okienna. Nasze klimatyzatory są wyposażone w uszczelkę okienną, po to, żebyście mogli wystawić rurę bez dodatkowych przecieków powietrza z zewnątrz, aby klimatyzator działał bardziej efektywnie. Rurka do odprowadzania skropień. Gdybyście chcieli skorzystać z drugiej opcji klimatyzatora jako osuszacz, jest to niezbędne po to, żeby skropliny odprowadzać do jakiegoś stałego elementu, który będzie zbierał tą wodę. Rura. Jeden z ważniejszych akcesoriów klimatyzatora. Dzięki niej klimatyzator jest w stanie funkcjonować efektywnie, ponieważ odprowadza ona gorące powietrze z klimatyzatora na zewnątrz. Dodatkowo służy również do odprowadzania skroplin w postaci pary, tak by nie zbierały się one w klimatyzatorze. Dodatkowo mamy adapter, który służy do przymocowania rury do klimatyzatora. Dzięki temu przymocowanie rury jest banalnie proste. Oraz adaptor z drugiej strony rury, służący nam po to, żeby umocować go w oknie w momencie, w którym jest ono uchylone, dzięki czemu nie musimy otwierać okna na całą szerokość rury. Dobra, klimatyzator jest już rozpakowany. Jak widzicie, trwało to dosłownie chwilę. Natomiast teraz musimy czekać. Po transporcie należy go odstawić na około 2-3 godziny, tak samo jak w przypadku lodówki, żeby po prostu on odstał. Po tym upływie czasu możemy spokojnie podłączyć go do prądu, zamontować wszelkie akcesoria, uszczelkę okienną, rurę. No i co? I pozostaje nam tylko cieszyć się chłodnym pomieszczeniem. A więc tak prezentuje się klimatyzator Fan od marki Climatif. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że rozwiałam Wasze wątpliwości co do bezpieczeństwa jego zapakowania do transportu. Jeżeli tak, proszę o zostawienie łapek w górę i zostawienie subskrypcji, byście byli na bieżąco z naszymi kolejnymi publikacjami. Na razie!